witajcie na moim książkowym vlogu. Książką, o której dzisiaj powiem, będzie powieść napisana przez pewne małżeństwo skrywające się pod pseudonimem Casey Hill. I tą książką jest Tabu, coś, co oceniłam po okładce i do czego pewnie nie powinnam się przyznawać, ale w każdym razie w tym wypadku tego nie żałuję, bo z góry założyłam sobie, że będzie to coś dobrego i w gruncie rzeczy takie było. Okładka ta, przywodząca na myśl filmowy plakat Milczenia owiec, okazała się bardzo dobrym wabikiem, a to, co zastałam w środku, całkiem zręcznie poprowadzonym thrillerem, choć nie bez skaz. Główna bohaterka tej książki, Rayleigh Steele, urodzona i wychowana w Kalifornii absolwentka Akademii FBI w Quantico, przenosi się z gwarnego San Francisco do sennego Dublina, nie tylko po to, by jako doskonały w swojej profesji śledczy sądowy wprowadzić tamtejsze laboratorium kryminalistyczne, czyli to irlandzkie laboratorium kryminalistyczne w XXI wiek, bo metody, które tam panują, metody badań są takie trochę przestarzałe. Rayleigh przeprowadza się do Dublina także po to, by mieć oko na swojego ojca, który po pewnej rodzinnej tragedii wpada w sidła alkoholizmu, ale także też po to, by odciąć się od różnych traumatycznych tam zdarzeń z przeszłości i tak, żeby rozpocząć swoje życie na nowo, co niestety nie będzie jej dane, ponieważ jej plany niweczy pojawienie się seryjnego mordercy, który na cel bierze sobie łamanie zasad moralnych funkcjonujących w społeczeństwie, a co za tym idzie, trupów przybywa, wracają pewne demony przyszłości. Jak sobie z tym wszystkim poradzi sobie Rayleigh? Jak sobie z tym wszystkim się upora? Jak stawi temu czoła? Czy udaje się schwytać tego mordercę odpowiednio wcześnie, zanim zabije kolejną osobę? Także tak mniej więcej przedstawia się fabuła tej powieści. Jeśli chodzi o Tabu, jeśli chodzi o tę książkę, powiem tak. Choć chwilami odczuwałam znużenie, zwłaszcza wtedy, gdy w przełomowym dla książki momencie tylko bohaterowie zdawali się nie wiedzieć, kto stoi za tymi wszystkimi zbrodniami, uważam, że małżeństwo to skrywające się pod pseudonimem Casey Hill do pewnego momentu bardzo mądrze i dosyć nieprzewidywalnie rozdawało kolejne karty. Akcja tej powieści nabierała impetu wraz z rozwojem śledztwa. Książkę tę czytało się bardzo dobrze, wyjątkowo szybko i przyjemnie, nawet pomimo tego, że takie różne poszlaki, które pojawiały się w trakcie tego śledztwa, które pojawiały się na łamach tej książki, dosyć bezbłędnie prowadziły do celu, a co za tym idzie, zabrakło elementu zaskoczenia tak istotnego dla tego typu powieści. Także o ile laicy przymkną na to wszystko oko, o tyle wielbiciele tego gatunku, miłośnicy wszelkiej maści kryminałów i thrillerów, już nie do końca, już niespecjalnie. Także ta przewidywalność jest takim dosyć dużym minusem tej książki, co nie zmienia faktu, że podobała mi się, ponieważ podobały mi się w niej, nie tylko bohaterowie mi się w niej podobali, a także ta wartka akcja, ale też nawiązania do psychoanalizy Freuda czy brzytwy Okama, a także i przede wszystkim sam pomysł wykorzystania kulturowego tabu, które stało się takim motorem napędzającym poczynania naszego seryjnego mordercy. Niektóre sceny naprawdę wstrząsały. Czytając tę książkę, zastanawiałam się, co siedzi w głowie tego psychopaty, dlaczego jego działania są takie brutalne, dlaczego zmusza swoje ofiary do robienia tak obrzydliwych rzeczy, także pod tym względem książka była dobra, a to wszystko sprawia, że ten psychopata był chyba taką najbardziej intrygującą postacią w tej książce, niezmiernie ciekawą i chyba moją ulubioną, co zakrawa, nie wiem o co, że wiecie, psychopata był moim ulubionym bohaterem tej książki. Także jeżeli chodzi o tę książkę duetu Kevina i Melissy Hill, mimo wszystko uważam, że to bardzo ciekawy debiut, na pewno bardzo dobrze rokujący. Owszem, jest to książka przewidywalna, zwłaszcza od pewnego momentu, ale też intrygująca, trzymająca w napięciu i naprawdę szalenie wciągająca, też bardzo fajnie napisana. Także mimo wszystko jestem na tak i z niecierpliwością czekam na kolejne tomy, bo wiem, że mają powstać kolejne thrillery ze śledczą Rayleigh Steele w roli głównej i czekam na nie naprawdę z ogromną niecierpliwością, mając po prostu tylko nadzieję, że będą mniej przewidywalne od tabu, bo to w sumie jedyny mankament tej książki. Także mimo wszystko bawiłam się przy tej książce dobrze i mam taką nadzieję, że wy też będziecie się przy niej bawić dobrze, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Bardzo dziękuję za jej wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnej. Trzymajcie się, pa!